Jak zagrać poloneza na akordeonie? Polonez na 3 czwarte. Można powiedzieć, że walc. Można by było zagrać walca. Polonez się na pewno kojarzy każdemu ze studniówką. Każdy wie, że co 3 musi kucnąć, kiwnąć na bok. Nie wszystkim to wychodzi na raz. Czasami widać, jak fajnie tak każdy sobie inaczej na studniówce kuca. Także co jest ważne w polonezie? W polonezie jest ważny ten time beat, tam ta ta tam 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 ta ta tam 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 ta ta tam 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 tam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tam ta ta tam 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 ta ta tam 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 tam. Jedziemy 6 taktów. Tam ta ta tam 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 ta ta tam 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 Mam nadzieję, że ci wyszło. Jeżeli nie, to ćwicz, cofnij film i cofaj cały czas, żeby zagrać tam, ta, ta, tam, 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 tam. I tak samo będziemy grali na basach, właśnie. Tam, ta, ta, tam, 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 tam. Mam na przykładzie poloneza Pożegnanie Ojczyzny, amol z amolu. Czyli jak będzie tam, ta, ta, tam, 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 tam? Otóż tak. Tam, ta, ta, tam, 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 tam. Tam, ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 tam. Jeżeli masz kilka taktów lub cały takt amolu na przykład, to możesz sobie basować molowy akord i durowy pryma kwinta, czyli jak wiesz, to jest nasza pryma A. Kwinta to jest o jedno wyżej od podstawowego, czyli ważne, żeby zachować tam, ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 tam. To trzeba zachować. Tam, ta, ta, tam, 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 tam. I wszystko jedno, czy zagrasz samą podstawę tylko, prymę i resztę akordu, czy tam, ta, ta, tam, 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 tam. Ma być tam, ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, tam, tam. Zagram pierwszą część Pożegnania Ojczyzny i powoli mówię każdy bas, jak idzie i dlaczego. Zaczyna się amolem, dwa takty są amol. Zobacz, można by było to zagrać w zwykłym walcu. Zobacz. Można w walce zagrać, bo to jest na 3 czwarte. Ale to jest polonez i jest tam, ta, ta, tam, 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 tam. Czyli będzie. I tak samo w durowych, teraz jest E-dur. Też można sobie, jakie są durowe akordy, można sobie przejść tylko w durowych przez tercję. Nie pryma kwinta, tylko nie pryma kwinta. Tylko pryma tercja, zwróć uwagę. Tylko w durowych akordach. Można przejść z jednego akordu na inny, niżej, wyżej, przez tercję. No to jest tercja wielka, ona określa durowość akordu, czyli tylko w durowych. I jedziemy dalej, co tam jest. I później jest. I trzeba to zagrać właśnie na basach. I teraz w następnym takcie jest demol i edur. I trzeba to zmieścić. Tam, ta, ta, tam, 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 tam. Czyli będzie. Ja sobie tam zerkę, bo mam nuty oczywiście. Czyli nie zagramy. Nie zdążymy zagrać prymę i kwintę, tylko prymę i musimy zagrać w jednym takcie. Raz na tam, ta, ta, tam, 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 tam. Musimy zagrać demol i edur. Czyli będzie. Tam, ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 tam. Ma być tam, ta, ta, tam, 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 tam. W jednym takcie. Tam, tam, ta, ta, tam, tam, ta, 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 tam, tam. I tak w każdym takcie, jeżeli będziesz napotkać jakieś dwa akordy w jednym takcie, ma być tam, ta, ta, tam, 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 tam. Dalej jest. Właśnie to jest ten moment. Thank you.
Teraz była amol w pryma kwinta, bo jest cały takt amolu. I później jest dalej, jest... Czyli tam jest też demol w jednym takcie. I tu jest bardzo fajny akord, bo jest demol w jednym takcie. Jest A przez E, czyli podstawą będzie E, bas. Ale w resztę akordu będzie amolu, czyli ten na dole, tu zobacz. Jak jest amol, tak masz amol, ale w prymka będzie E. Czyli będzie demol, A przez E. I będzie tak. Czyli będzie... Te lekcje musisz zapamiętać tylko, że w polonezie najważniejsze jest tam, ta, ta, tam, 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 tam. Nie wiem, czy słyszałeś, ale metronom sam zaczął grać. Tam, ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 tam. Czyli pryma kwinta, to jest pryma, to jest kwinta. Jeżeli będzie przez tercję, tylko w durowych, pamiętaj, można przez tercję przechodzić. To jest tercja wielka. Mam nadzieję, że podobał Ci się polonez. Jak wiesz, polonez jest polskim tańcem. Ok, czyli mam nadzieję, że już będziesz umiał, będziesz umiała i wiedziała, jak zagrać poloneza na basach na akordeonie. Tam, ta, ta, tam, 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 ta, ta, tam, 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 tam.